Witajcie moi kochani! Dzisiaj zapraszam Was na filmik dotyczący top model i super linii. Właśnie nasza kawa się rozlała na podłogę. Jeżeli Was interesuje, jaka plama została na podłodze, to dać kciuki w górę. Nie żartuję. Kochani, zapraszam Was dzisiaj właśnie na filmik dotyczący top model i super linii, ponieważ wielu z Was na pewno czeka na moją opinię, jak to wygląda ze strony osoby uczestniczącej, jak wygląda całe powstawanie programu top model, bądź też sesji zdjęciowej w magazynie dla kobiet. Więc zostańcie ze mną, jeżeli taki temat Was interesuje. Zacznę oczywiście od top model, ponieważ to wydarzyło się o wiele wcześniej. I chyba największe wow było z tym całym programem i z momentem, kiedy pierwsza ramówka programu weszła do telewizji i akurat pokazali mój urywek mojej osoby, jak mówię, mam celulit, mogę pokazać. No i akurat jak maszeruję z pięknącymi, falującymi, nie włosami, lecz udami, więc to akurat było pokazane i wiele komentarzy od razu się posypało na moim fanpage'u czy też na YouTubie. No i wiedziałam, mi serce dudniło ogólnie, jak to widziałam, to bardziej, że ja nie mam telewizji w domu i tylko słyszałam: Marzena, jesteś w ramówce, Marzena! I ogólnie ja mówię: tak, wiem, ale nie wiedziałam, co oni pokazali, Boże, to przecież tyle tam się działo, który fragment, jak ja wyszłam, przecież w bieliznie szłam, czy cyckiem się trzęsły, czy co. Ogólnie przerażona. No i w pewnym momencie już koleżanka mi nagrała z telewizji aparatem, więc ja jakokolwiek obejrzałam. No, dziwny fragment wybrali, no ale okej, więc stwierdziłam, przez tydzień mi zapowiadali, więc do środy czekałam, kiedy ja to będę, no nie byłam, więc kolejny tydzień, kolejna ramówka i kolejne pokazywanie mnie w czołówce, czyli byłam przekonana, że skoro dwa tygodnie mnie zapowiadali w telewizji, to znaczy, że pewnie poświęcą mi chociaż te kilka z minutę chociaż na antenie, żeby pokazać, jak to wszystko wyglądało i po co ja tam byłam, bo skoro ktoś kogoś zapowiada, to powinni to pokazać, a pokazali bardzo mały, nieznaczący fragment. Więc dobrze, zacznijmy od początku, bo już przed chwilą nagrywałam ten filmik, trwał on bardzo długo i w ogóle sama zasnęłam przy tym nagrywaniu, bo tak nudno mu gadałam, więc teraz potrzebuję bardziej się skupić na konkretach, żeby Was też nie zanudzić, żeby powiedziałam to, co jest interesujące. Po pierwsze, po co ja tam byłam? Przecież ja nie jestem osobą pośledzoną i ja mam świadomość, dla kogo jest ten dla kogo jest ten program i wiem, że top model to jest program dla modelek, na wybiegi, żeby prezentowały stroje projektantów, a wiadomo, oni są oszczędnymi ludźmi, którzy oszczędzają swój materiał, oni nie szastają materiałem prawo i lewo, oni skupiają się na danym elemencie, żeby jak najmniej go użyć i jak najlepiej, najszybciej pokazać, więc ja wiem, o co w tym wszystkim chodzi, śledzę modeling, śledzę pokazy mody. Więc ja miałam swój rozum, ja się nie pchałam do pierwszej edycji, do drugiej edycji, ja wiedziałam, że jestem kobieta o podwójnych kształtach, więc ja nie chciałam nawet do trzeciej edycji, nawet mi przez głowę nie przyszło, żeby powiedzieć: Laura, a chodź zrobimy myk, że ja pójdę do top model. Nie było tak, żeby nikt z Was o tym nie pomyślał, po prostu. Po pierwsze, mam swój profil na profilu, na takiej stronie Max Models. Jest to taka strona, gdzie rejestrują się wszystkie modelki, amatorki, bądź też jakieś tam bardziej profesjonalne. No i ja jestem zakwalifikowana do modelek Size Plus. Są określone moje wymiary i osoba, która jest zainteresowana zdjęciami ze mną, po prostu ma świadomość, jak ja wyglądam. Tam są dołączone zdjęcia, no i akurat dostałam wiadomość tam, że rozpoczyna się nowy casting do Top Model w Warszawie, że z chęcią by chcieli zobaczyć moją osobę na tym castingu. Potem dziewczyna zaczęła do mnie dzwonić. Rozmawiałam z nią bardzo długi czas. Opowiadała mi, że tym razem ta edycja będzie inna niż wszystkie, że w tej edycji wymieszają dziewczyny tradycyjne modelki z modelkami Size Plus, że to będzie po prostu inny program niż tak do tej pory. Więc ja mówię: kurczę, no fajnie by było, gdyby w końcu w Polsce coś się ruszyło, w końcu coś by się działo w tej telewizji, byłaby jakaś kontrowersja. Fajne, ja lubię takie wyzwania, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Jeżeli ktoś mi powie, że czegoś nie zrobię, ja powiem: człowieku, daj mi, powiedz mi, ile czasu mam na to i ja to zrobię. Więc zaryzykowałam, wiedziałam, czym to grozi, jakie są zasady, że tam dziewczyny naprawdę robią dziwne rzeczy, ale byłam na to zdecydowana. No i no cóż, nie wiedziałam przede wszystkim o tym castingu na dużo przed. Nie mogłam się przygotować ani psychicznie, ani fizycznie, ani też nie mogłam chociażby zrobić swojego ciała tak, żeby wyglądało ono bardziej
bardziej apetycznie, chciałam powiedzieć. Więc cóż, dobrze, potem pojechałam do Warszawy. Muszę szybciej mówić, bo mam dużo, dużo w myślach i chcę wam jak najszybciej powiedzieć wszystko. Laura pokazała 5, powiedziała high five, więc o to chodzi. Pojechałam do Warszawy do Laury. Pojechałyśmy na casting, w niedzielę to była, godzina około 10-11. Pojechałyśmy na casting, myśleliśmy, że no dobra, ora, zaryzykuję, wejdę na godzinkę, tam pokażę się, nie to nie, idziemy dalej na shopping, czy jakieś tam, mieliśmy wtedy na co miałyśmy pójść, na ściegi mieliśmy pójść. I kurczę, ja powiedziałam, Laura, daj spokój, no maksymalnie do 12, no ile chcą na mnie patrzeć, nie? Nie miałam, tak jak pewnie wy, jak widzicie telewizję, nie wiecie, ile to może trwać taki casting. Przede wszystkim był pre-casting, czyli taki casting, który nie był jakby filmowany. Oczywiście ta cała czołówka, kiedy jury schodziło 158 razy, żeby nagrać kilka zdań, że to jest Joanna, to jest Tyszka, to jest ten, to trwało naprawdę bardzo długo, więc jeżeli wy widzicie nas, że my czasem się mylimy czy coś, ale my mówimy, ach, rentam, niech to idzie. No i tu przecież jesteśmy ludźmi, każdy ma prawo się pomylić. Tam po prostu jedno zdanie musiało być idealnie stworzone i naprawdę ciężko było tym jurorom wydusić te słowa. Więc to bardzo długo trwało. Przede wszystkim to była zima, był śnieg i były co? Były szpilki. Kazali nam w szpilkach przyjść. Ja od wakacji nie chodziłam w szpilkach. Dla mnie to była udręka. Miałam kontuzję nogi, więc to było pierwsze moje takie najpoważniejsze wyzwanie, żeby przejść w szpilkach. Spędziliśmy tam praktycznie cały dzień do godziny 21-22. Byłyśmy padnięte, po prostu na ryj padałyśmy. Nie miałyśmy tam absolutnie nic, bo to chwilę co się działo, to teraz tu. Laura już mówi, to co idziemy, ja mówię, tak, ale jeszcze wywiad, ale jeszcze ankieta. Przede wszystkim wypełniłam ankietę, która zawierała kilkanaście stron. Pytania były bardzo dosadne. Każdy szukał we mnie jakiejś traumy życiowej. Może ktoś nie żyje, może ktoś, kogoś ja zabiłam, może gdzieś coś zrobiłam, może jestem tak naprawdę jakaś dziwna, może boję się pająków, może boję się wysokości, może boję się, no nie wiem czego, małych ludzi. No, szukali czegoś, co by mogło zainteresować publikę. Ja byłam nudna, ja miałam szczęśliwe życie, ja byłam osobą, która nie ma problemów. Miałam kochających rodziców, moi rodzice nie chcieli się rozwieść, no masz ci los. Miałam kochające rodzeństwo, które żadno z nich nie jest jakieś dziwne. No, prawda jest taka, że telewizja szukała jakiejś historii. Ode mnie tej historii nie otrzymała. Ja tylko w każdej ankiecie podkreślałam, jestem modelką size plus, chcę pokazać dużą pupę, chcę pokazać możliwości modelki size plus na wybiegu. No i to była moja myśl przewodnia całego tego udziału w tym programie. Fakt faktem, bardzo dobrze się czułam na castingu, ponieważ moja osoba wzbudziła duże zainteresowanie. Miałam bardzo dużo wywiadów, miałam bardzo dużo rozmów, sesji zdjęciowych, więc czułam się pewnie, czułam się, że jednak jest zainteresowanie, czyli faktycznie ta dziewczyna mówiła prawdę. Jezu, może będę w telewizji, naprawdę dostanę się dalej. Był ten pierwszy precasting, gdzie były 3 osoby w jury, każdy wchodził do pokoju po 4 osoby, no i te jury mówiło, ty idziesz, ty nie idziesz, ty tak, ty nie. No i tak wyszło, że ja dostałam właśnie różową bransoletkę, co oznaczało, że przechodzę dalej. To była godzina około 17, kiedy już dostałam się, dostałam tą różową bransoletkę. Oczywiście ja mówię, no dobra, do tej dziewczyny, to ja się dostałam, to co mam robić, kiedy eliminacje kolejne. On mówi, no jutro rano o 7, ale zanim pójdziesz, to jeszcze musisz pójść tam do tamtego studia, nagrać wywiad, potem musisz jeszcze tą ankietę wypełnić, potem musisz... No i ogólnie do 22 nam zeszło. Moje nogi to był jeden wielki burchel. Ja nie powiem, że doszłam do domu, po prostu się jakoś doczłapałyśmy. Od razu trzeba było szybko przeprać ubrania, ponieważ stylizacja na następnego dnia musiała być identyczna, identyczne włosy, identyczny makijaż, identyczne buty. Ja już nienawidziłam swojej stylizacji w dniu pierwszym, więc jakbym ja wiedziała, że muszę to powtórzyć, to była katorga trochę, bo gorąco mi było w tej sukience, w tych rajstopach i z chęcią bym po prostu została w tej samej bieliźnie i chodziła sobie tak o. No ale trzeba było wyglądać tak samo. No i kolejny casting, wywieźli nas o 7 rano gdzieś do innego studia TVN-u. Nie była ze mną Laura wtedy, niestety bardzo tego żałuję, ponieważ myślałam, że nie można tam mieć osób towarzyszących, okazało się, że można było, ale tak naprawdę nie wiedziałam, gdzie tak naprawdę siedzimy, żeby Laura mogła potem do nas dojechać. Więc ale mówię, dobra, to już, ty bardziej, że aha, do godziny 8, 9 mniej więcej już tam byłyśmy na miejscu,
O godzinie 12 nie robiło się, nie działo się nic. 10 minut właśnie minęło. Lecimy dalej. Do godziny 10 nie działo się, 11 nie działo się nic. Potem pokazali nam inne miejsce, bardzo zimne, taki wielki hol, gdzieś stały krzesełka, stoliki i ja posadzili mnie w pierwszych dwóch stolikach, czyli szłam praktycznie, byłam chyba siódma w kolejności na 60 parę dziewczyn. Więc mówię, fajnie, kurczę, za godzinę pewnie już będę w domu. No i dobrze, bo jestem głodna, nic nie jadłam, żeby nie mieć wzdęcia. Tamte dziewczyny po tydzień prawie nie jadły, a ja od śniadania, znaczy od rana, więc i tak było poświęcenie. No i mówię, dobrze, spoko. Była sesja zdjęciowa tuż przed wyjściem na wybieg. Sesja zdjęciowa odbyła się przy sympatycznych warunkach. Fotograf był cudowny, dodał mi otuchy, powiedział, że trzyma mocno za mnie kciuki, ma nadzieję, że przejdę, bo bardzo fajnie się tym opracuje. Więc ja od razu jeszcze bardziej się podjarałam, mówię, kurde, no coś się dzieje ciekawego. Więc poszłam na ten konkretny wybieg. Najpierw była krótka rozmowa z pirugiem. Oczywiście muszę wam wszystkim powiedzieć, jaki pirug jest naprawdę, bo wy naprawdę nie wiecie chyba, jaki jest pirug naprawdę. A pirug jest cudowny. Jest przesympatycznym człowiekiem, który naprawdę dodaje otuchy w każdej dziewczynie i nie tylko pod publikę, więc to się chyba liczy, bo wiele osób z tamtych ludzi robi wszystko pod publikę, a on naprawdę martwił się o to, jak my się czujemy i dodawał nam otuchy. Więc tak, najpierw powiedział coś tam, pożartowaliśmy sobie, on powiedział, a ty się rozbierzesz, jak będzie trzeba? Ja mówię, no wiesz, no raczej pewnie tak, no trudno, no takie są warunki programu, czemu mam je łamać? No i wyszłam na wybieg, przyszłam, trzeba było tak przejść raz, zapozować, przejść drugi, zapozować i trzeci, no i stoimy. No i przywitałam się, witam. Reakcja jury, oczywiście Tyszka, dobrze, że nie miał tam gdzieś jakiejś miski, bo pewnie by zwymiotował na mój widok, bo takiej dużej dziewczyny to pewnie dawno nie widział. Z kolei tamte jury, cała reszta, było całkiem sympatycznie. Pierwszy tekst Sokołowskiej, pani Sokołowskiej, nie wiem jak mam się zwracać, Kasi Sokołowskiej, powiedziała, czy ty wiesz ile ważysz? I ten właśnie fragment był pokazany w telewizji. Ja powiedziałam, że wiem, Woliński powiedział, o Jezu, to ty ważysz więcej ode mnie. Ja powiedziałam, tak sobie myślałam, no cholera, nie dość, że on jest mniejszy ode mnie, drobniejszy, chude to. Nie ma takiego biustu jak ja, no to chyba to normalna rzecz, że waży mniej ode mnie. Ja przecież, co z tego, że tu są modelki, które ważą 40 kilo, ja ważę dwa razy więcej, no. Wielkim jaj waj, to tylko kilogramy, tak? Również dobrze mogłabym mu powiedzieć w sprawie centymetrów, to przecież też mogłoby go jakoś urazić. Mnie jakoś to nie dotknęło, wiem ile ważę, jestem tego świadoma. Jeżeli chodzi o Joannę i Tyszkę, tak. Aha, najpierw Tyszka powiedział, czy ty akceptujesz swoje ciało? Ja powiedziałam, no, że tak, że... A on mówi, jesteś w stanie przejść w bieliznie tutaj? A ja powiedziałam, że tak, skoro chcę brać udział w tym programie, chcę działać, to znaczy, że chcę spełniać wszystkie warunki i nie ma czegoś takiego, że ja tego nie zrobię, że powiem, Boże, ja się wstydzę, ja się nie pokażę, bo jestem taka po prostu, no taka nieśmiała. Nie, skoro weszłam tam, to powiedziałam, zrobię to i przełamię wszystkie swoje słabości, a naprawdę wiecie, że mam mnóstwo kompleksów i wiecie, że takie rozbieranie się... To nie było chlebem powszednim dla mnie. Tym bardziej, że oprócz piruga na backstage'u było mnóstwo facetów, którzy kamerowali, którzy obserwowali wszystko. I naprawdę się krępowałam, bo naprawdę jest mnie dużo i naprawdę mam duże te uda i pupę i wszystko. I dobrze, że wybrałam tą bieliznę jednoczęściową. To całe szczęście. Z kolei dobrze, piruk mi doradził, że mam być w tym naszyjniku, no i dobra, damy klapsa na powodzenia i przeszłam. Przeszłam raz, drugi, tak i stoję. I oni powiedzieli tak. Padły bardzo fajne słowa, naprawdę. Żałuję, że tego nie było pokazane w telewizji, bo myślę, że to było bardziej istotne dla mojej osoby i dlatego, że co modelka Sex Plus wniosła do tego programu. Po pierwsze, pani Sokołowska powiedziała, że jestem apetyczna, że dobrze się na mnie patrzy, że mam piękne włosy i piękną twarz, przyciągającą. Więc to były bardzo istotne dla mnie słowa, dla których się poczułam jeszcze pewnie i czułam już, Boże, chyba będzie dobrze. Z kolei Woliński powiedział, że to nie jest miejsce dla mnie, że ja sobie nie poradzę na wybiegu. Ja coś tam mówiłam o zdjęciach, że przecież tak naprawdę najwięcej akcji tu jest ze zdjęciami, żeby dobrze pozować, ja się tym najbardziej zajmuję.
a chodzić zawsze można wytrenować, poćwiczyć. No nieważne, to było mniej istotne. Z kolei Joanna powiedziała dwie rzeczy. Jedną powiedziała, że jestem hypnotizing, gdzie każda dziewczyna marzy, żeby coś takiego usłyszeć. To było bardzo miłe. Z kolei drugi komentarz był taki: darling, czemu nie chodzisz na fitness? Więc ja powiedziałam, że nie mam czasu. Niestety, niektórzy kochają chodzić na fitness, niektórzy nie. Niektórzy mają na to czas, niektórzy nie. Ona zarabia swoim ciałem, ja nie. Ja swoją głową zarabiam, więc gdybym faktycznie podeszła bardziej profesjonalnie do tego, że na serio do modelingu, może bym miała lepsze ciało. No ale to jest tak naprawdę moja odskocznia od rzeczywistości, więc też nie traktuję tego tak aż poważnie. No i Tyszka. Tyszka najlepsze słowa powiedział, jego tradycyjny tekst, że ty nie jesteś gruba, ty jesteś zaniedbana. Więc już nieraz pojawiły się takie teksty i tak, ja miałam zaszczyt usłyszeć te słowa. Dziękuję, że mogłam to usłyszeć. Ale taka prawda jest, że on chyba najgorzej zareagował na moją osobę. Oczywiście jury sprawiło, że no nie przyszłam dalej, tak? No i trudno. Byłam troszeczkę załamana, to się odbiło na mojej psychice, wiadomo, ale trudno, no przygoda jak przygoda. No pokazali mnie w jakimś tam celu, chcieli pokazać, że Marzena z Olsztyna waży 80 kilo, no super, no taka informacja jest godna uwagi tych kilku sekund na antenie, no okej. Dobrze. Z kolei poznałam dzięki temu wspaniałe dziewczyny, że wzięłam udział w tym programie. Niektóre przeszły, niektóre nie przeszły. Pozdrawiam cudowne siostry, Angelikę i Agnieszkę, które były przepiękne, które niestety się też nie dostały. Pozdrawiam też, no dobra, nie będę pozdrawiać, bo to takie lamerskie trochę, ale naprawdę trzymam kciuki za dziewczyny, które właśnie teraz są w programie, które są przesympatyczne na żywo, jak i właśnie teraz widzę w telewizji, wcale nie są inne, więc gorąco trzymam za nie kciuki i nie będę zdradzać kto, ale mam nadzieję, że dojdą bardzo daleko. Więc co, podsumowując, Top Model, fajna przygoda. Ich błąd, że nie przeszłam dalej, bo na pewno by się dużo działo, dużo ciekawiej, na pewno by mieli większą oglądalność, ze względu na to, żeby ludzie na pewno chcieliby zobaczyć większą dziewczynę, modelkę Size Plus w takim programie, bo tą osobę, tą dziewczynę, którą przyjęli jako modelkę Size Plus, no nie szkujmy się, ona z tym określeniem nie ma zbyt dużo do czynienia. No, moim zdaniem, modelka Size Plus to naprawdę jest modelka Size Plus. Dobrze. Później już kończę o Top Model. Wszystkie pytania, jakie macie dotyczące Top Model, to piszcie mi na dole. Ja spróbuję Wam odpowiedzieć, jeżeli cokolwiek Was jeszcze interesuje. Z kolei